Siemanko, jestem Lucek, a to jest GTA 5, moi drodzy. Dzisiaj zbudujemy sobie samochód do driftu. I wybrałem sobie tę korwetę, a raczej pierwowzór, sobowtóra z prawdziwego świata. To jest chyba ta najnowsza korweta, C7? Chyba. I zobaczymy, jak to się będzie tuningować. Musimy zrobić sobie fajnego tunera, dodać mu trochę mocy. I przydałby się też lepszy pancerz. Czy ja mam tu w ogóle... Nie, no mam trochę gotówki. Naprawiamy pancerz, kupujemy lepszy pancerz. W razie jakbym gdzieś tam się rozwalał. Tak, zderzaki jakieś kupujemy. Co tu mamy, to zainstalowane. Damy sobie taką dokładkę. Silnik, oj niestety nie mogę nic kupić, jeszcze nie mam odblokowane. Ale sobie odblokujemy. Butniki. Karbowane panele, gdzie to się zmienia? Aha, tutaj. No nie ma tego za dużo, ale dobra. Maska. No. Ja wiem. Ta mi się, nawet mi się taka podoba. Klaksony nas nie interesują. Reflektory. Ksenonowe i neony. Damy sobie tylko może na przód. Czy na tył? Może tylko na tył. I dajmy kolor niebieski, zielony. Zielony, myk. Teraz dajmy tablicę czarną. Lakier podstawowy dajmy metaliczny i kolor... Ja wiem, do driftu jaki by tu kolor pasował. O kurde, ten jest zajebisty. W ogóle fajnie wygląda ta korweta. Kolor dodatkowy, metaliczny. Co tu się zmienia? Aha, maska, tak? Maskę dałbym czarną. Jest tu coś takiego... Aha, jeszcze tutaj kawałek dachu się zmienia. Coś ciemnego. O. Na przykład takie coś. Świetnie. Kolor. Klatka? W roadsterze? Dobre. Dach. O proszę! What the fuck! Ale zajebiście. Dobre. Aha, bo tu można. Bo tu jest zdejmowany dach. Czy nie? Nie wiem, kurde. Mniejsza. Dobra, taki mi pasuje w każdym razie. Progi dajmy. O kurde. Spoiler. Dajmy jakiś spoiler. Bez spoilera też fajnie wygląda. Ale taki bym zapieprzył tutaj. Zawieszenie. Obniżymy trochę. Skrzynia biegów. Rajdowa, sportowa, uliczna. Dajemy najlepszą. Turbo. Oh yeah. Koła. Wybieramy. Tuner, zobaczymy czy jakieś... O nie, te nie pasują. Luksusowe. Kurde, jakie kozackie te są. Trochę nie pasują mi do tej korwety. Muscle, nie, też nie pasują. Terenowe, też nie. Sportowe powinny pasować. O proszę, te niech sobie będą. Kolor kół. Dajmy... Ja wiem, takie coś. Dajmy taki słomiany brąz, jak się nazywa. No i tutaj jakieś takie szmery, bajery. I oczywiście jakiś dym kolorowy fajny by się przydał. Brązowy, różowy, nie. Zielony dajmy, pod kolor neonu, świetnie. Koła, szyby. Lekko przydymione, niewiele się tu zmienia, okej. No i mamy fajny samochód do driftu. Teraz będziemy sobie, moi drodzy, musieli pojechać do doków. Zaraz wam pokażę dokładnie gdzie. To znajduje się tutaj. Tu sobie pojedziemy i tutaj będziemy sobie trenować drifting. Trenować, no bo ja jeszcze tak za bardzo driftować to nie umiem. O kurde, fajnie to wygląda. Ale myślę, że jakoś to będzie. Na razie postaram się dojechać tam w ogóle w jednym kawałku. Wow! O, ale teraz przyspiesza pięknie. Masakra. A to nie jest jeszcze w pełni ulepszenie, no nie? Jeszcze tutaj sporo części można odblokować. I tak naprawdę ja bardzo mało spotykałem tę korwetę. Właściwie ją pierwszy raz spotkałem w GTA 5. Nie spodziewałem się, że ona tutaj w ogóle jest. No ale jest i w GTA 4 ona wyglądała troszeczkę inaczej. Dukes też fajnie driftuje, wiecie. On jest tylnonapędowy i w ogóle nie ma żadnego wspomagania, to tam koła się kręcą jak chcą, gaz do dechy i lecimy bokiem. Zresztą to był taki samochód, który ja też driftowałem w GTA 4.
No oczywiście musiałem go nieco zmodować, chodzi o zawieszenie. No ale tutaj nie ma takiej potrzeby, żeby cokolwiek modyfikować. Zaraz wam pokażę dlaczego. A wracając do tej korwety, no właśnie, bardzo fajny samochód, będę musiał go sobie gdzieś zachować. Pisaliście mi w komentarzach, że później jak przejdę trochę dalej fabułę, to odblokują mi się kolejne samochody. Przepraszam, miejsca na samochody. Kurde, muszę się tutaj skupić troszeczkę na jeździe, bo nie chcę naprawdę uszkodzić tego pięknego samochodu. Uważam, że bardzo fajnie wygląda teraz na tym tuningu wizualnym. Dobra. Teraz tutaj. I jedziemy prosto do doku. No i zobaczymy, jak ten drifting będzie wyglądał. Jak driftować? Przede wszystkim musimy wpisać kod. O, żeż ty! Kod tak zwanego cheata, dzięki któremu po prostu będziemy mogli łatwo sobie driftować. Znaczy łatwo. Po prostu samochód będzie bardziej zarzucało. Ale nie jest to taka łatwa sprawa wbrew pozorom, bo no cóż, ulica jest wtedy taka śliska jak mniej więcej w Need for Speed Underground 1, ale samochody tutaj prowadzą się zupełnie inaczej i tak naprawdę opanować wóz nie jest tak łatwo. Ja już sobie troszeczkę tutaj ćwiczyłem i powiem wam, że nie znalazłem jeszcze samochodu oprócz tego Dukesa, którym by mi się dosyć dobrze driftowało. No i dobra, jesteśmy w dokach. Samochód zaraz będzie pewnie totalną ruiną, z tego powodu, że no niestety na driftach zawsze się te wozy niszczą przecież. No i teraz tak. O właśnie. Wpisujemy snow day. Snow day. I teraz mamy tak zwane śliskie opony. Zobaczcie, jak to wygląda. Czy to zadziała w korwecie? Oj, ciężko, ciężko. Rzuca dupę, ale za dużo, za bardzo przyczepność łapie. O, o, proszę bardzo. Yeah! Pięknie! A spróbujemy trochę na... trochę szybciej. No, tak słabo. Ale tutaj rzeczywiście można sobie poćwiczyć to driftowanie. I używając tego cheata, zdecydowanie lepiej się driftuje niż bez niego. Chociaż jeszcze to nie jest to. Już pojawiają się pierwsze mody na właśnie drifting. Można by było to przetestować. Ale i tak jest nieźle, i tak jest lepiej niż jakby miało po prostu nie być tego cheata. Ja myślę, że twórcy specjalnie jakby takie coś tutaj wymyślili, żeby można było się dodatkowo pobawić. Fajna sprawa. Okej. No nie powiem, nie jest to zbyt dobry samochód do driftu, ale może powinienem jeszcze go trochę ulepszyć. Ach, cholera. Te samochody za bardzo się tutaj ślizgają i jak już w pewnym momencie dodaję gazu, to on się po prostu dławi. On, nie wiem, tak jakby się ślizgał, tak jak dosłownie na śniegu. Tak jak to mówi niby cheat, nie? Ale jeszcze spróbujemy sobie może właśnie Dukesem przedriftować i zobaczymy, jak nam to pójdzie. Tego Dukesa znaleźć trudno nie jest, z tego powodu, że no to jest dość popularny samochód w GTA 5. Ale chciałbym zachować sobie właśnie korwetkę, bo ona jest, kurczę, świetna, świetnie wygląda, bez kitu. Nie, za słabo. Dobra, wpiszę jeszcze raz ten kod. W ogóle tu trzeba... O, właśnie. Zajedziemy sobie jeszcze raz do garażu i stunilgujemy Dukesa, zobaczymy, jak będzie ten samochód śmigał. O, proszę, a tutaj chyba nawet jedzie. Tak. No nic, korwetka, niestety, muszę się z tobą pożegnać. A czy ona będzie sobie u tego, u policjantów w garażu. Teraz bierzemy Dukesa i właściwie nawet spróbujemy nim podriftować bez żadnego tuningu. Zobaczymy, jak się spisze. A ten już w ogóle bez moda zarzuca mu dupę. Wow, zobaczcie! Bez żadnej modyfikacji leci bokiem. Dobra, spróbujemy najpierw bez modyfikacji. No nie?
Ten bez modyfikacji leci bokiem, tak jak korweta z modyfikacją, znaczy z tym, z cheatem. No dobra, wpiszemy cheata. Nie zawsze działa ten, to wywołanie komendy. Snow day. No i sprawdzamy. O kurde. Wow. Brakuje mocy. Troszeczkę za wolno. Oj, łatwo przesterować. Damn it. Wymaga to troszeczkę ćwiczeń, wiecie? Takie dobre driftowanie. No, nie wiem, czy da mi się, uda mi się to osiągnąć właśnie na tym. Bez modyfikacji w ogóle za zawieszenia. Wiecie, w plikach gry. O, twórcy gry, czyli Rockstar, powiedzieli jasno. Modyfikujcie grę jak chcecie, byleby to nie miało wpływu na grę online, tak? Czyli do gry online po prostu wszystko wyłączamy. I to jest fajne, no bo tak naprawdę GTA 4 bardzo, bardzo jeszcze długo żyło właśnie dzięki modyfikacjom. Ja też się pamiętam, sporo bawiłem tym zawieszeniem, bo lubiłem sobie driftować w GTA 4. To była fajna sprawa. Wsiadasz sobie do Futo albo Dukesa i lecisz. Ale tutaj jest to za mało mocy. Powinniśmy troszeczkę może stuningować tego samochoda i wtedy zobaczyć. Ale już troszeczkę lata bokiem. Na pewno lepiej niż ta korweta. Ale jeszcze to nie jest to, co bym chciał osiągnąć. Jeśli macie jakieś pomysły ogólnie co do driftów GTA 5, to dajcie mi znać w komentarzach. A ja w międzyczasie jeszcze przerobię ten wóz i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Okej. I to jest moje kolejne auto do driftu, które będę dzisiaj testował. Nie jest to Dukes. Ale jest to fajny wóz, tak myślę. Ciekawie wygląda. I kupiłem sobie tak po drodze, jak jechałem, nowy garaż, gdzie mogę sobie zapisywać moje furtki w końcu. Odblokował mi się jakiś i tak myślę, a kupię sobie, zobaczycie, kupiłem. I jest naprawdę fajny. Teraz trzeba znaleźć jakieś miejsce, gdzie będziemy mogli poszaleć. Tutaj jest lotnisko. Tutaj jest to. No najlepsze chyba są te doki, bo tam nie ma ruchu ulicznego. No, w zasadzie można też tutaj jakoś to spróbować. Tu jest jakiś chyba stadion. No nic, jedźmy na te doki. Tu jest mój samochód do odebrania. Ale to nie wiem, czy to jest właśnie Dukes, czy jakiś inny. Ale jedźmy teraz do tych doków i zobaczymy, jak ten wóz będzie się spisywał. Brzmi identycznie co właśnie Dukes, czy więc prawdopodobnie ma ten sam silnik, jeśli na to można patrzeć. Natomiast nie zainstalowałem tutaj modyfikacji silnika. Niestety nie mam jeszcze tego odblokowanego. Bardzo żałuję. Ale chciałem spróbować jakiegoś klasycznego wozu. Jest nim właśnie ten. I to się chyba nazywa Phoenix? Tak myślę. Albo nie jestem pewny. W każdym razie sporo było tutaj modyfikacji. W ogóle do wszystkich samochodów jest tutaj sporo modyfikacji. Boję się troszeczkę, bo ten wóz ma dosyć dobrą przyczepność, wiecie, do asfaltu. I prawdopodobnie jak nawet włączy tego cheata, to on nie będzie zbyt dobrze driftował. No ale nie traćmy nadziei, może akurat się uda. Zainstalowałem tutaj fioletowy dym spod opon. Ciekawy spoiler, tak myślę, który nawiązuje troszeczkę do specjalnej wersji Chargera. Dodge Chargera oczywiście. Tylko zapomniałem, jak się nazywa. Cały czas zapominam tej nazwy. W każdym razie jeszcze był taki samochód z silnikiem chemii, który też miał właśnie taki spoiler. Ale no nic, głowy sobie nie dam uciąć. W każdym razie wygląda to dość kozacko. Nie wiem, czy to jest drift w takim stylu japońskim, ale na pewno jest to drift w stylu amerykańskim. Dojedźmy tam w jednym kawałku. Zainstalowałem sobie tutaj także lepszy pancerz, więc raczej nie powinienem mieć zbytnio problemu właśnie z rozbijaniem tego samochodu. Ale no cóż, nie krakajmy. Dojedźmy w jednym kawałku może i wtedy będziemy mogli sprawdzić, czy to się nadaje do driftu, czy też nie. I tak myślę, że będziemy sobie sprawdzać kolejne samochody. Jeśli żaden z nich nie będzie mi się fajnie driftowało, no to wtedy spróbujemy się pobawić też jakimiś modyfikacjami do driftu i wtedy zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W każdym razie, no fajna opcja. Fajna opcja, że można sobie wpisać po prostu taki kod i... No i już coś tam można podziałać bokiem, tak? Dobra, no i jesteśmy już w zasadzie na miejscu.
Ops. Pyk. Zobaczmy. Weźmy sobie kamerę może z kokpitu. Co ten samochód potrafi? Dobra. Holy shit! Dobra, weźmy taką kamerę i zobaczmy. Zamknij się, maska. Świetnie, zamknęła się. Jee! Yeah. To sprawdzamy. No coś robi tym bokiem, coś robi. Tak sobie. Ale nie traćmy nadziei, spróbuję się jeszcze rozpędzić. Coś tutaj mieli. Brakuje mocy. Powinienem tutaj lepszy silnik zainstalować. Ja muszę podbokowywać jeszcze te wszystkie części. Dopiero wtedy będziemy mogli to przetestować. Dlatego będę musiał się też skupić troszeczkę w tych odcinkach na karierze. A ja strasznie lubię się bawić właśnie w takie różne rzeczy. Szczególnie w serii GTA, w sandboxie, gdzie możemy robić no masę różnych aktywności. Ale nie chcę się też za bardzo bawić tymi kodami. Jest kilka tam ciekawych. No najciekawszy jest ten chyba Snow Day. Bo właśnie daje ten taką możliwość do driftu. Ale ten samochód ma zdecydowanie za mało mocy. Ja podejrzewam, że gdy się tutaj wstawi ten najlepszy silnik, to będzie dużo lepiej mielił tego kapcia. No ale pewności nie mam, głowy sobie uciąć nie dam. Na dzisiaj to tak wygląda. Oczywiście zapraszam was na kolejne odcinki, gdzie będę próbował lepiej tuningować te samochody. No i sprawdzimy wtedy, czy rzeczywiście będą lepiej driftować o tym lepszym tuningu. A tymczasem bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.